Zapraszam Tomka, który będzie miał swój drugi i ostatni wykład. Chce po obiedzie uciekać. Mówi, że na niego stępuje się czeka. Czekaj w letnicy. Nie, jak to jest? Mówi, że bardzo czekają. A więc będzie uciekać. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał coś jeszcze od Tomka, nie wiem, modlitwy, porozmawiać za chwilę, to jak skończy to będzie na to chwila czasu, dosłownie chwila, bo też zabierzemy stąd. Zanim odejdzie mikrofon, chciałbym, byśmy przez chwilę razem pomodlili się o mamę Marka. Spadła ze schodów, jest podejrzenie wstrząsem mózgu i jakiś tam guz pojawił się z tyłu na głowie. A więc, żeby mógł spokojnie siedzieć tutaj na konferencji z żoną i przeżywać to, co się dzieje, pomódlmy się przez chwilę, ale na mamę, że? Ale błogosławimy tą kobietę. W imieniu Jezusa błogosławimy jej głowę. I zabraniamy jakiekolwiek komplikacji wynikające z tego uderzenia. W imieniu Jezusa nie zgadzamy się na żadne komplikacje i pogody. W imieniu Jezusa błogosławimy. Błogosławimy, ogłaszam uzdrowienie na jej głowie i zabraniamy, aby jakkolwiek powikłanie nastąpiło w swoim głowie Pana. W imieniu Jezusa dziękuję Ci, Panie, że wysłuchałaś tego słowa. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Chciałbym powiedzieć naprawdę nie tylko dlatego, że się tak mówi, ale dla mnie to, że tutaj mogę być, jest przywilejem. I przyjechałem tutaj po to, żeby poznać tych wierzących, których jeszcze nie znam, spotkać tych przywódców, których jeszcze nie spotkałem, żeby czegoś nowego się nauczyć i zobaczyć, jakie bogactwo jest w tej części Polski. Także cieszę się z tego niezmiernie. Chciałem zapytać, czy mogę też pozdrowić swoich znajomych. Tak? Tutaj. Także dziękuję serdecznie. Postaram się nieco pomyśleć i to zrobić. Też dziękuję tutaj za możliwość zapoznania się, spotkania pastora Karola, posłuchania dzisiaj też pastora Tadeusza, tak? Nie pomyliłem się. No i możliwość pogłębienia relacji też z Jurkiem. Na wakacje znowu się spotkamy, obóz przyjeżdża w nasze okolice, na Dolny Śląsk, że cieszę się, że będziemy mogli znowu być. I dziękuję też Karolu, że powiedziałeś, że będziesz walczył, bo wytrzymywał moje ręce, gdy mi dzisiaj opadły. Jurek z drugiej strony, proszę. Gdyby była taka potrzeba. Dobrze. Ja może tylko przypomnę, dlatego że... może pytanie. Jak wiele osób dzisiaj przyjechało dopiero na tę konferencję? Jesteście dzisiaj. Nie było was wczoraj. Dobrze. W takim może telegraficznym skrócie powiem o tym, czym się dzieliłem wczoraj. W takim wstępie chciałem mówić troszeczkę na temat Królestwa Bożego na podstawie jednej z ksiąg Starego Testamentu. Dlatego, że wierzę, kiedy czytam Biblię, że w zasadzie centralną postacią całego Słowa Bożego jest Pan Jezus Chrystus, tak? Amen. Natomiast centralnym tematem, ja wierzę, całego Pisma jest Królestwo Boże. A Królestwo Boże to jest panowanie Boga na ziemi, tak? To jest panowanie Jezusa Chrystusa na ziemi. I wiecie, my jakiś czas temu w Kościele tak czytamy od niedawna w zasadzie. Postanowiliśmy, że będziemy czytać razem z całym Kościołem jakieś księgi w Biblii. I jakiś czas temu czytaliśmy właśnie Księgę Jozuego i ta księga niezwykle ona poruszyła mnie. I mi się poruszyła wiele osób. Jest to księga, w której zawarte są pewne tajemnice, które możemy odkryć, kiedy czytamy Słowo Boże. I też pytałem się niektórych z was, jak wielu z was w całości przeczytało Pismo Święte chociaż raz. Jeszcze raz się zapytam, kto z was w całości chociaż raz przeczytał całe Słowo? Tak? Dziękuję, gdzieś będzie około chyba 60%. A więc zachęcam do tego, żeby czytać całą Biblię. Całą Biblię, dlatego że czytając całe Słowo Boże, mając taki ogólny wgląd w całe Słowo Boże, możemy mieć szerszy obraz, możemy mieć szersze zrozumienie tego, co Bóg czyni, a nie patrzeć tylko na szczegóły i drobiazgi.
Tak jak dobrze jest czasami, czytając całe Słowo Boże, to tak jakbyś chciał oglądać na przykład panoramę racławicką. Musisz oddalić się, musisz z pewnej perspektywy zobaczyć cały obraz, tak? Dobrze jest czasami się zbliżyć do obrazu i patrzeć na szczegóły, tak? Żeby wiedzieć, jakie szczegóły zastosować w naszym życiu. Ale ważne jest szersze wejrzenie. A więc przypomnę tylko, że centralnym tematem Słowa jest Królestwo Boże, a więc panowanie Jezusa Chrystusa na ziemi. I wspominałem o Księdze Daniela w 2 rozdziale, kiedy jest opisany sen Nebukadnezara. Śnił mu się posąg, pamiętacie? Posąg był zbudowany z różnych części. Tam było złoto, głowa była ze złota, tam były również jakieś elementy tułowia ze srebra, był tam również miedź, było tam żelazo. I czytamy o tym, że nogi tego posągu były to mieszanina czego? Gliny i żelaza, tak? I jest to bardzo proroczy sen. W zasadzie ten sen jak tam dalej jest sytuacja? W pewnym momencie bez udziału ludzkiej ręki odrywa się kamień i ten kamień uderza w ten posąg i ten posąg po prostu zostaje zniszczony, ale ten kamień przeradza się w potężną górę i ta góra wypełnia całą ziemię. Jest to bardzo wspaniała analogia do tego, do Bożych planów, tego, co Bóg chce tak naprawdę uczynić na ziemi, aby Królestwo Boże wypełniło całą ziemię. Amen? Aby Królestwo Boże wypełniło całą ziemię. I teraz przejdziemy do Księgi Jozuego. Kto z was czytał Księgę Jozuego? Wszyscy ci, którzy czytali całą Biblię, tak? Okej. Dobrze. Przypomnę, przeczytamy pierwszy rozdział, bo on jest takim wstępem. Później nie uda nam się to na pewno. Czas nam na to nie pozwoli przejść przez całą Księgę Jozuego i zobaczyć te bardzo konkretne momenty, szczególne momenty w tej księdze, z których możemy się czegoś nauczyć. Przeczytajmy pierwszy rozdział. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc stań, przepraw się tu przez ten Jordan. Ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetyjczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ćwiczyć wszystko, co według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ćwiczyć wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czym przykazałem ci? Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi, przygotujcie sobie żywność na drogę. Bo za 3 dni przeprawiacie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan Bóg wasz daje wam na własność. Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manassesa rzekł Jozue. Pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś dzielni mężowie, przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich. Aż Pan także waszym braciom, podobnie jak Pan, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemi, którą Pan Bóg wasz im dał. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie. I odpowiedzieli Jozueowi mówiąc, wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy. I dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie. Oby tylko Pan Bóg Twój był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się Twoim rozkazom i nie usłucha Twoich słów, we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Pamiętamy, że kiedy Izrael wychodził z Egiptu, oni wyszli po pierwsze uzbrojeni, tak? I bogaci, tak? I uczymy się ze Słowa Bożego, że ta droga
po przejściu przez Morze Czerwone do Jordanu, aby wejść do Ziemi Obiecanej, powinien im zająć 11 dni. Natomiast zajęła im ona 40 lat, tak? I czytamy o tym, że to był naród, który pod względem moralnym miał wiele do zarzucenia. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział o tym mówi, ale również to był naród, który nie chciał za bardzo walczyć. Nie chciał za bardzo się wysilać. Bóg o tym wiedział, Bóg znał ich serca. I dlatego przez 40 lat ci wszyscy niechętni do walki, niechętni do tego, żeby wprowadzić Królestwo Boże, bo to była szansa, by Królestwo Boże już wtedy było wprowadzone, ci wszyscy niechętni musieli umrzeć i ich dzieci oraz dwóch z 12 wywiadowców, a więc Jozue i Kaleb, którzy mieli innego ducha, a więc ci tak naprawdę przekroczyli Jordan. I czytamy o tym, że właśnie w tym pierwszym rozdziale wskazówki, które Bóg daje Jozuemu. I chciałbym, żebyśmy mogli się na kilku z nich skupić. Wczoraj wspominałem, że trzeci werset Księgi Jozuego, który mówi, że każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Ten trzeci werset nie mówi o tym, że gdziekolwiek sobie staniecie waszą nóżką, to miejsce będzie do was należeć. Ale ten werset tak naprawdę, tam jest użyte słowo darak, i to oznacza, że każde miejsce, na którym będziecie gotowi przycisnąć swój łuk, naciągnąć jego cieciwę i włożyć tam strzał i być gotowi do walki, to każde takie miejsce zdobędziecie. Amen? A więc innymi słowy, każde miejsce, o które zechcecie zawalczyć. Halo, słuchajmy. Każde miejsce, o które zechcemy zawalczyć, Bóg nam da. A więc Bóg patrzy dzisiaj na postawę wiary w nas, na chęć do walki, tak naprawdę. Na chęć do tego, żeby walczyć. O co tak naprawdę walczyć? Walczyć o Królestwo Boże. Amen? Walczyć. Słowo Boże mówi, że gwałtownicy porywają Królestwo, tak? Królestwo cierpi gwałt i gwałtownicy je porywają. A więc ludzie, którzy są w swoim duchu, oni są może pełni miłości jedni do drugich, ale jeśli chodzi o sprawę Królestwa, są gwałtownikami. Amen? Są ludzie, którzy są gotowi zapłacić każdą cenę, aby tylko Królestwo Boże sprowadzić na ziemię. I idźmy dalej. Czytamy w czwartym wersecie, jest bardzo ważne słowo, posłuchajcie. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetyjczyków aż do wielkiego morza będzie należeć wasz obszar. Zobaczmy, co Słowo Boże w tym miejscu mówi. Słowo Boże mówi w tym miejscu, jak wielka jest perspektywa tego, co jest do zdobycia. Amen? Jak szeroka jest, powiedziałbym, to jest perspektywa 360 stopni. Wszystkiego, co wokół, jest do zdobycia. I wiecie, jeden z żyjących jeszcze mężów Bożych, może niektórzy z was znają tego człowieka, Alan Vincent się nazywa. To jest człowiek, który w tym roku będzie miał 80 lat. To jest człowiek, który pamięta przebudzenie charyzmatyczne lat 50. w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. Jedną z ważnych rzeczy, którą powiedział ostatnio, która utkwiła mi w pamięci, było to, że pokolenie tego przebudzenia charyzmatycznego, ono, to było pokolenie, które oglądało wielu ludzi nawracających się do Boga, tak? Wielu ludzi przychodzących do zasiadających kościoły, ale to jest pokolenie, które tak naprawdę nie wywarło wpływu na społeczeństwo, nie wywarło wpływu na wszystkie dziedziny życia społecznego. To jest pokolenie, które nie wywarło wpływu na politykę, nie wywarło wpływu specjalnego na sztukę, nie wywarło wpływu na władzę, na rząd i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś byłem w pracy w Szwecji jakiś czas temu i jechałem sobie w samochodzie z pastorem, w sensie z byłym pastorem i tak rozmawialiśmy sobie trochę i pytałem się go, opowiedz mi trochę z historii Szwecji, bo nie znam szczegółów. Wiem, że Szwecja miała też taki czas Bożego Nawiedzenia, tak jak Norwegia miała czas Bożego Nawiedzenia w przebudzeniu dziesiątkowym. Powiedz mi, jak to przebiegało? Powiedział taką jedną rzecz. Myśmy doświadczyli błogosławieństwa, bo wielu ludzi się nawracało. Szwecja była kiedyś biednym krajem, I Bóg jakby pobłogosławił nas materialnie, pobłogosławił nas finansowo, ale to nie poszło dalej. Myśmy się zatrzymali na tym, że ucieszyliśmy się z błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. Ale nie poszliśmy dalej. Kraj nie został zdobyty. Jaki jest skutek tego? Niektórzy z was, nie wiem, czy oglądaliście w internecie taki filmik Postęp po szwedzku. Oglądaliście, tak? Zobaczcie, Szwecja jest można powiedzieć, bogatym krajem, tak? Dzisiaj wielu tam jeździ do pracy, do innych krajów Europy Zachodniej, ale pytanie jest tego rodzaju, jaka duchowa atmosfera panuje w tym kraju, amen? Czy kościół, który tam jest kościołem, który ma wpływ na naród?
Wiecie, kiedyś jakiś czas temu był u nas też człowiek, taki prorok. Wiecie, prorok ma to do siebie, że bardzo śmiesznie wyglądał. Taki wielki brzuch i kitka, takie długie włosy. Wiecie, on mówi coś takiego, powiedział takie słowo. On nie powiedział tego do nas, on powiedział to takiego. Odebraliśmy, że to jest słowo, które Bóg mówi do Kościoła, że słuchajcie, rzeczy są większe, niż wam się wydaje. Rzeczy, które Bóg już czyni i do czego nas przeznaczył, są większe, niż wam się wydaje. I to sprawia, że nasza perspektywa patrzenia na to, co się dzieje, ona się odwraca od naszych zmagań, o których wcześniej, dzisiaj i wczoraj też słyszeliśmy, od tego, co jest takie małe, te nasze grzechy, te upadki, a zaczynamy patrzeć na tą perspektywę, ile jest do zdobycia i tak naprawdę ile Bóg chce uczynić przez każdego z nas połączonych razem. Amen? Kilkakrotnie w tym pierwszym rozdziale, ale również w tej księdze Jozuego pada takie przykazanie. Bądź mocny i mężny, nie bój się. I to przykazanie jest skierowane do Jozuego. Jozue jest przywódcą, ale później w pewnym momencie tej księgi Jozue mówi do ludzi: nie bójcie się, nie lękajcie się. Wiecie, o czym to mówi? Mówi o tym, że Jozue nie był supermenem. Amen? Że Jozue nie był z natury człowiekiem odważnym. Kto z was z natury nie jest istotą człowiekiem odważnym? Kto z was nie jest odważny z natury? O, nie wiem. Okej. Okay. O Boku. W dobrym miejscu się znaleźliśmy. Ale dlaczego? Słowo Boże mówi, że nieważne, ty możesz się nawet bać. Wiecie, odwaga to nie jest brak lęku. Odwaga to jest zdolność do pobrywania lęku. Tak? Czyli nie to, że ty się nie boisz, w ogóle jesteś wyluzowany. Kiedyś pamiętam jeden z ewangelistów, chyba Nicky Cruz, na jednej z ewangelizacji powiedział, on zawsze jak wychodzi ma głosić słowo, on zawsze zmaga się z tym samym. On zawsze musi pokonywać lęk. Tak? A więc odwaga to nie jest brak lęku. To jest gotowość do tego, żeby przejść przez to, żeby się przebić, żeby pójść dalej. A więc jest nadzieja dla ciebie i dla mnie i nikt nie musi być z natury nawet z osobowości supermenem, człowiekiem odważnym, żeby mógł nas użyć. Siódmy werset mówi o czym? Pisze tak. Ósmy werset. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby dziś czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze, wtedy będzie ci się powodziło. Mój przyjaciel... Może tak, mój przyjaciel, pastor, fajnie to brzmi, nie? To jest dobre, właśnie. Powiedział coś takiego. Byłem kiedyś w jednym zborze i zrobiliśmy taką ankietę wśród wierzących w kościołach na temat tego, jak wielu wierzących regularnie czyta Słowo Boże. I byłem zaszokowany. Jak wielu nie czyta. Jak wielu nie zna Słowa Boże. Jak wielu zna Słowo Boże tylko z niedzielnych kazań. Ale osobiście nie spędza czasu na tym, żeby Bóg mógł mówić do nas. I wiecie, to jest zasadnicze pytanie. I to, co w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego jest napisane, to są początki. Niechaj nie oddala się Księga Zakonu, tak? Od twoich ust. A więc jest tu też mowa z czym? Od twoich ust. Jest mowa, to jest też kwestia wyznawania Słowa, tak? A więc ja czytam Słowo, ale ja to Słowo, tak jak Paweł mówił w swoim liście, uwierzyłem, przeto powiedziałem. Amen? I my wierzymy, w co wierzymy? Wierzymy w Słowo Boże, wierzymy w obietnicę. A więc niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. I ja się sam zauważam w swoim własnym życiu, jak łatwo często jest mi rozmyślać, pozwalać sobie na myśli, które nie są związane ze Słowem Bożym. Jak często łatwo jest dryfować swoim myślą w takie jakieś dziwne obszary, nie? Bliżej nieokreślone. Ale Słowo Boże, jeżeli mieszka w nas obfitości, to ono w naturalny sposób, my będziemy rozmyślać, my będziemy medytować. Tak jak krówka bierze trawkę i ona przeżuwa, tak? Tą trawkę, więc będziemy nad Słowem Bożym, będziemy o nim rozmyślać. I to jest absolutny wymóg, jeżeli chcemy wejść do ziemi obiecanej, jeżeli chcemy mówić o zdobywaniu, ustanawianiu Królestwa Bożego. I idźmy dalej. Bardzo ciekawym jest tutaj 12 i kolejne wersety, dlatego że w pewnym momencie Jozue mówi do 2,5 pokolenia, to jest Rubenici, Gadyci i połowa plemienia Manasesa. Jozue mówi tak: pamiętajcie o tym rozkazie, co wam Mojżesz powiedział.
Musimy pamiętać, że te 2,5 pokolenia już przed Jordanem zajęło pewien obszar ziemi. I musimy pamiętać, że Józef przypomina mu słowo, że słuchajcie, wy już, nazwałbym to tak, wy już coś osiągnęliście. Wy już coś osiągnęliście w swoim życiu. Wy już doszliście do pewnego miejsca i wam się już wydaje, że wy już osiągnęliście wszystko. Że wy już zdobyliście wasze dziedzictwo i to jest wszystko i już więcej nie musicie nic robić. Teraz możecie tylko czekać, możecie odpoczywać, możecie się cieszyć Bożym błogosławieństwem. Ale co mówi Jozue? Pamiętajcie, co Pan Mojżesz powiedział. Jak będziecie Izrael przeprawiał przez Jordan, to wy macie razem z tymi, którzy jeszcze nie zdobyli swojego dziedzictwa, którzy jeszcze nie zdobyli ziemi, wy macie z nimi pójść i wy macie im pomóc. Amen? I wtedy, kiedy wy się przyłączycie, wiecie, kiedy ja myślę o tym słowie, to myślę o tym, że Bóg chce połączyć pokolenia w Kościele. Że Bóg chce połączyć pokolenia tych, którzy mają pewne doświadczenie z przeszłości. Jak Bóg działał, to co Bóg robił, to w jaki sposób Duch Święty działał. Bóg chce połączyć tych ludzi, którzy ja nie wiem, jacy to są konkretnie ludzie, ale wiem, że to są pewne pokolenia, to są pewne pokolenia w Kościele. Bóg chce, aby ci, którzy już myślą, że coś osiągnęli, pomyśleli, słuchajcie, to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Jeszcze jest wiele ziemi do zdobycia. Amen? Jest jeszcze wiele ziemi do zdobycia. My jesteśmy tutaj na tej konferencji, ja chcę się posłużyć tym, co pastor dzisiaj, też Karol powiedział. Jesteśmy na tej konferencji po to, żeby się naładować, tak? Ale we wtorek wieczorem, w poniedziałek wracamy do swoich miejsc, tak? Wracamy do swoich miast. Wracamy do swoich domów. Wracamy do miejsc pracy. Wracamy do różnych miejsc naszej odpowiedzialności. I pytanie jest tego rodzaju. Co zrobimy z tym słowem, które słyszeliśmy? Tak? To jest 16. konferencja. My w Lewicy mieliśmy już teraz 7. szkołę słowa z Alanem Vincentem. To jest taki, można powiedzieć, postać apostolska w Kościele. Może nie czytamy o niej na pierwszych stronach gazet chrześcijańskich. Tam się nie wyczyta o tym. Ale nie trzeba być na pierwszej stronie gazety chrześcijańskiej, żeby Bóg mógł się potężnie posługiwać. Amen. I my, wiecie, tak zastanawialiśmy się ze starszymi. Słuchajcie, mamy już 7. szkołę słowa i mamy je co rok. I w czasie tej szkoły słowa jest tyle objawienia, tyle niesamowitych rzeczy Bóg do nas mówi. Po prostu wow, otwiera przed nam oczy i pokazuje, ile jest rzeczy w zasięgu naszej wiary, ile jest rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy weszli w nie, w zasadzie weszli w Jego rzeczy. Przyłączyli się do Jego działania. I mówi, słuchajcie, chłopaki, między jedną a drugą szkołą słowa jest rok czasu, a myśmy nawet w 5% nie wprowadzili w życie tego, co słyszeliśmy przez te 7 lat. Ale pomyślałem sobie, jest nadzieja, bo być może, Panie Boże, być może jest taki czas, 7 jest liczbą pełny, tak? Że musi się kielich napełnić, żeby się z niego zaczęło wylewać. I być może jest tak, że my nasiąkamy, słuchamy, przyjmujemy słowo, ale jest moment, w którym musi nastąpić taki, to się mówi, punkt przegięcia, tak? Musi nastąpić przełom w twoim osobistym życiu. Ja wierzę, że Bóg ma takie przełomy dla każdego z nas. Takie przełomy, że może nie będzie nikogo obok ciebie, żadnej osoby, która mogłaby cię zachęcić, ale będzie Duch Święty w tobie i będziesz gotowy zrobić krok, którego jeszcze nigdy nie zrobiłeś. Wiecie, ciekawą rzecz powiedział Mojżesz, jeszcze napomnę do tego miejsca, kiedy mówi, nie rozsiadajcie się nie za bardzo, moi kochani Rubenici i Gadyci i połowa plemienia Manassesa, bo jeszcze to nie jest to, do czego Bóg przeznaczył nas. Jest jeszcze wiele ziemi do zdobycia. To w 4. rozdziale, w 4. księdze Mojżeszowej, Mojżesz, wiecie, on się zdenerwował, kiedy ci właśnie taką postawą się wykazali. Takim, ja wam to przeczytam. 32 rozdział, 6 werset. A może od początku pierwszego. A synowie Rubena i synowie Gana mieli wiele stad bardzo licznych. Gdy wtedy zobaczyli ziemię Jazer i ziemię Gilead, uznali, że okolice te nadawały się na pastwiska dla stad. Przyszli więc synowie Gana i synowie Rubena i rzekli do Mojżesza i do Eleazara, kapłana i do książąt zboru tak. Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Heszbon, Ela,
Ale Sebam Nebo i Peon, ta ziemia, którą Pan podbił na oczach zboru izraelskiego, to ziemia nadająca się na pastwiska dla bydła, a smut Twoi mają właśnie bydło. I mówili dalej, jeśli znaleźliśmy łaskę w oczach Twoich, to niech ta ziemia zostanie nadana na własność Twoim sługom, nie każ nam więc przeprawiać się przez Jordan. Wtedy rzekł Mojżesz do synów Gada i do synów Rubena. Posłuchajcie, jakże to? To bracia wasi mają pójść na wojnę, a wy chcecie tu pozostać? Bóg bardzo, przez usta Mojżesza, bardzo mocno rozprawia się z tą niechęcią do tego, żeby walczyć. Albo z taką postawą, wiecie, wygody. My wszyscy jako wierzący ludzie mamy tendencję do szukania sobie wygodnego miejsca. Ja mam taką tendencję, każdy z nas ma taką tendencję. Szukać sobie, już coś osiągnąłem, już w coś wszedłem, już coś robię, służę Bogu, pracuję i po prostu okopać się jakąś taką menażką najlepiej, prawda, i zrobić sobie okop, już jest mi tutaj dobrze. Ale często Duch Święty mówi, jakże to, ty chcesz tutaj zostać, a jest jeszcze wiele ziemi do zdobycia. Jest jeszcze wiele ziemi do zdobycia dla Królestwa Bożego. I idźmy dalej, nie damy rady dzisiaj przejść przez te wszystkie rozdziały Księgi Rodzajowego, zachęcam was, czytajcie w domu, ale ciekawą rzecz, w drugim rozdziale pamiętacie tą historię, kiedy Jozue wyprawił wywiadowców, tak? Dwóch wywiadowców, żeby przeszpiegowali, żeby weszli do Jerycha. Pamiętacie postawę tych wywiadowców, prawda? Oni wyglądali trochę jak taki, tacy komandosi, tak? Po prostu gdzieś tam się bardzo tacy sprytni, mieli spryt od Boga i przeszpiegowali tę ziemię. Nierządnica Rahab im też pomogła, ukryła ich. Wiecie, ciekawą rzecz widzimy, że w momencie, kiedy my chcemy pójść dalej, jeżeli my chcemy się przebić, my mówimy o Królestwie Bożym, to musimy mieć świadomość, że zaraz będzie opozycja. Od razu momentalnie będzie opozycja. Zauważmy, w tym drugim rozdziale Księgi Jozuego jest napisane, że król Jerycha nie siedział sobie na swoim tronie i mówił, jakieś tam dwóch chujstków pamięta się po naszej ziemi. Ale król Jerycha bardzo dobrze wiedział. Zdawał sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwo jest związane z tym. Oni coś knują. I on od razu postanowił, żeby ich złapać i chciał ich zabić. A więc pamiętajmy o tym, jeżeli mówimy o tym, że chcemy szukać Królestwa Bożego, chcemy ustanawiać Królestwo Boże, to pamiętajmy, że to się nie będzie działo bez opozycji. I diabeł nie będzie się temu przypatrywał. Jeszcze chcę tego nawiązać do jednego wątku. Pamiętajmy tych dwóch wywiadowców, których wysłał Jozue. Oni byli zupełnie inni niż tych 10 wysłanych przez Mojżesza, tak? Pamiętajmy, że tych dwóch wywiadowców zareagowało zupełnie inaczej. Oni byli posłuszni, natomiast wysłani przez Mojżesza to byli ci, którzy zobaczyli, są olbrzymy, tak? Są olbrzymy. I słuchajcie, w naszym życiu, w moim życiu, w życiu każdego z nas są olbrzymy. Kto ma olbrzymy w swoim życiu? Tak? Wiecie, olbrzymy są, mają to do siebie, że olbrzymy, jeżeli wyobrażamy sobie, że wyobraź sobie koło, okrąg, w środku którego stoisz ty. I wyobraź sobie, że na obrzeżach tego okręgu stoją olbrzymy. Nie wiem, jak ich nazwiesz. Nazwij sobie, jakich chcesz. Stoją olbrzymy.